były. Premier Włoch staje na czele ruchu Pięciu Gwiazd Włochy, Giuseppe Conte nowym przewodniczącym ruchu Pięciu Gwiazd. Giuseppe Conte, były premier Włoch, stanął na czele ruchu Pięciu Gwiazd. Wyboru dokonali internauci w internetowym głosowaniu. Formacja współtworzyła wszystkie rządy od 2018 rok. Po głosowaniu zakończonym w nocy z piątku na sobotę poinformowano, że spośród 67 tysięcy jego uczestników byłego szefa rządu poparło prawie 93%. Wybór profesora prawa na lidera ruchu, uważanego dotąd za antysystemowy i populistyczny, interpretuje się jako ważny przełom i nadanie mu nowego wizerunku oraz wzmocnienie po miesiącach wewnętrznego kryzysu. Ruch nie miał stałego lidera politycznego, odkąd z funkcji tej w styczniu 2020 roku ustąpił szef dyplomacji Luigi Di Maio. Mamy solidny program, to ruch Pięciu Gwiazd wskazał w 2018 roku niemal całkowicie nieznanego, wywodzącego się spoza polityki Contego jako kandydata na premiera. Jego pierwszy rząd tworzyła ta formacja z prawicową ligą. Po rozpadzie koalicji w 2019 roku Giuseppe Conte ponownie stanął na czele Rady Ministrów, powołanej przez ruch z centrolewicową Partią Demokratyczną. Premier podał się do dymisji w styczniu tego roku w rezultacie osłabienia koalicji rządowej. Conte jako lider ruchu oświadczył po głosowaniu: mamy mocny, solidny program na przyszłość, do 2050 roku. Zapowiedział, że we wrześniu ruszy w objazd po Włoszech. Założony przez komika początki ruchu Pięciu Gwiazd sięgają roku 2005. Gdy komik Beppe Grillo założył blog, w którym poruszał kwestie ekologii i korupcji w polityce. W kolejnych latach Grillo wyprowadził na ulicę tysiące ludzi pod hasłami ekologii i sprzeciwu wobec obecności osób skazanych w polityce i defraudacji publicznych pieniędzy. Formalnie ruch Pięciu Gwiazd powstał w 2009 roku i przez większość włoskiej klasy politycznej został uznany za populistyczny. Grillo cały czas był jego nieformalnym przywódcą, założycielem, mającym decydujący głos. Do parlamentu jego przedstawiciele weszli po raz pierwszy w 2013 roku i przez pięcioletnią kadencję byli w opozycji. W następnych wyborach w 2018 roku ruch Pięciu Gwiazd uzyskał drugie miejsce, co uznano za rewolucyjne wydarzenie na włoskiej scenie politycznej. Populistyczne ugrupowanie weszło wtedy po raz pierwszy do rządu,